Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam Cię serdecznie, Marcin, z tej strony. Jedna bardzo ważna prośba do Was, zanim zacznę rozwiązywać to zadanie. Przed chwilą obejrzałeś intro. To intro jest nowym introm, które jeszcze nie wiemy, czy będzie aktualnym introm, czy też nie. Możliwe, że je zmienimy, podłożymy muzykę, albo w ogóle całkowicie zmienimy. Ale to zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Daj mi znać w komentarzach, czy się podoba i jest ok. Czy Twoim zdaniem coś byś zmienił i jakbyś coś zmienił, to powiedz mi co. Ok? Dobra. Lecimy. Poziom rozszerzony oczywiście. Zadanie mamy takie. Wykaż, że jeżeli A należy do liczb rzeczywistych i B też należy do liczb rzeczywistych i wiemy, że A plus B równa się 1, to 8A do potęgi czwartej plus 8B do potęgi czwartej jest większe bądź równe od jedynki. I tak próbowałem tutaj coś ogarniać i próbować rozkminić tutaj, gdzie tu jest jakiś wzór skróconego mnożenia. Szukałem, nie znalazłem, więc stwierdziłem, a to zróbmy to po prostu zwykłymi wielomianami. W jaki sposób? Ano w taki sposób, że ponieważ A plus B równa się 1, tak, to oczywiście wynika z tego, że B to jest równe A, nie A, tylko 1 minus A, prawda? No bo jak A przeniesiemy na lewą stronę, to będzie A plus B równa się 1. I teraz w miejsce B ja będę sobie chciał właśnie tutaj podstawić to 1 minus A, ok? Co otrzymujemy? Otrzymujemy tak. No 8a kwadrat sobie przepisuję. Może zrobimy jeszcze tak. Pozwólcie, że ja tutaj, bo będzie nam znacznie łatwiej, zobaczycie sami. Podzielę to sobie wszystko przez 8, ok? Zostanie mi a do potęgi czwartej. Dodać b do potęgi czwartej. Jest większe bądź równe od 1 ósmej. Ok? Dobra. No to teraz robimy. A do czwartej przepisane. Dodać. I zamiast b stawiamy oczywiście 1 minus a. I to było oczywiście do potęgi czwartej. I to jest większe bądź równe od 1 ósmej. I teraz a do czwartej przepisuję plus. A tutaj, co my tu otrzymujemy? To jest oczywiście wzór skróconego mnożenia a minus b do potęgi czwartej. I poziom rozszerzony raczej powinien wiedzieć, jak to robić. Dlatego też zrobimy to właśnie tym wzorem. Ok? Oczywiście można to rozpisać, że to jest 1 minus a kwadrat, 1 minus a kwadrat, czyli to jest 1 minus 2a plus a kwadrat, 1 minus 2a plus a kwadrat i wszystko wymnożyć każdy z każdym i wyjdzie. No ale ze wzorami jest, po to są te wzory, żeby z nich korzystać, tak? Oczywiście tutaj przy czwartej potence dobrze sobie rozpisać trójkąt pitagorejski, czyli 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1 i 1, 4, 6, 4, 1. Jak go się tworzy, no dodajemy te skrajne, czyli mamy tak, 1 i 1 to 2, jedynkę dopisujemy, tak? 1 plus 2 to 3, 2 plus 1, 3 i jedynkę dopisujemy. Jedynkę piszemy i teraz 1 plus 3 to jest 4, 3 plus 3 to jest 6, 3 plus 1 to jest 4 i jedynkę dopisujemy. Dlaczego? Tu jest druga potęga, tu jest trzecia potęga. A tu jest oczywiście czwarta potęga i o to mi chodziło. Czyli będziemy mieli tak. Ponieważ to jest jedynka i ja, to tym bardziej będzie to łatwiejsze. 1 kwadrat. 1 do potęgi czwartej, czyli 1. Minus 4a do trzeciej. Plus 6a kwadrat. Minus 1. Minus 4a. Plus 6a kwadrat. Minus 4a do trzeciej plus 1a do czwartej. No tak jest chyba znacznie łatwiej, nie? Jeszcze sobie posprawdzam. No, wszystko jest ok. A, bo ja tu miałem z ósemką. Minus 4, no dobra, ok, jest, pasuje. Tak? No, wolę sprawdzić, żeby później błędów nie było. Czyli mamy tak, a do czwartej i a do czwartej to jest oczywiście 2 a do czwartej, minus 4 a do trzeciej, minus 4 a do trzeciej, a kwadratów jest plus 6 a kwadrat, minus 4 a. No i tu jest plus 1, ale jeżeli odejmiemy sobie tą 1 ósmą, to oczywiście otrzymujemy minus 7 ósmych większe równe 0, tak?
I teraz co ja będę robił? Z tego wielomianu ja bardzo chętnie zrobię sobie funkcję kwadratową. Wróć. Z tego wielomianu zrobię sobie funkcję, policzę jej pochodną i sprawdzę jej ekstremum. OK? Teraz zobaczycie, o co chodzi. Czyli z tego oczywiście tworzymy sobie funkcję f od x w bardzo prosty sposób. Oczywiście x należy do liczb rzeczywistych, bo a należało do liczb rzeczywistych. 2x do czwartej minus 4x do trzeciej plus 6x kwadrat minus 4x minus 7 ósmych. Policzymy sobie pochodną z tego. Pochodna z 2x do czwartej to jest 8x do trzeciej, tak, bo to jest 2 razy 4 to jest 8 i potęga o 1 w dół. Minus 4 razy 3 to jest minus 12 i potęga o 1 w dół. 6 razy 2 to jest plus 12 i potęga o 1 w dół. No i z minus 4x jest minus 4. A zestawa jest oczywiście 0. Teraz tak. To sobie wytniemy. Tu mi chyba nic nie będzie potrzebne. Nie. Tu mi nic nie będzie potrzebne. V. Czyli mamy taką funkcję. Tak? Oczywiście pamiętamy, że ta funkcja ma być większa od zera. Tak? To znaczy, że sprawdzamy, czy ona faktycznie cały czas jest nad osią x-ów. Dobrze. No to co? Trzeba sprawdzić, kiedy ta nasza pochodna jest równa 0, tak? Czyli trzeba to po prostu przyrównać do zera. Ale ponieważ to jest 8, minus 12, 12 i minus 4, to ja to oczywiście bardzo chętnie podzielę sobie przez 4. Czyli mam 2x do trzeciej minus 3x kwadrat plus 3x minus 1 równa się 0. I teraz sobie sprawdzę, czy tak samo miałem tu. Dokładnie. OK? No i co? No, grupowanie to zapomnijcie, bo tu jest zbyt dużo tego, bo tu dwójka, trójka, trójka, jedynka, ciężko tu coś pogrupować. Ja to oczywiście standardowo zrobię sobie metodą Hodnera. Czyli będzie dwójka, minus trójka, trójka i minus jedynka. Taki? Dobra. Mam nadzieję, że schemat Hodnera każdy umie na rozszerzeniu. Przynajmniej powinien. I tu nie ma jakichś nowości. Oczywiście, jakie bierzemy liczby do schematu Hodnera? No, standardowo zawsze jedynkę i na plusie i minusie. Ale oprócz tego bierzemy jedną drugą. To są nasze liczby podejrzane o pierwiastki w tym równaniu. Z tej prostej przyczyny, że tu jest jedynka, tu jest dwójka. Więc bierzemy dzielniki i tego przez to, czyli minus jedna druga wyjdzie oczywiście z plusem lub minusem. No i standardowo jedynki, bo jedynka też zawsze może być, tak? Dobra. Sprawdzajmy. No a podstawmy jedynkę. Jak to się robi? Pierwszą liczbę się przepisuje i teraz mamy tak. Mnożymy. 1 razy 2 to jest 2 i dodajemy po przekątnej, tak? Czyli 1 razy 2 to jest 2, minus 3 to jest minus 1. 1 razy minus 1 to jest minus 1, plus 3 to jest 2. 1 razy 2 to jest 2, minus 1 to jest 1. To nie jest równe 0, to jest różne od 0, dlatego to rozwiązanie w ogóle odrzucamy. Ma nam wyjść 0 na końcu. Następne, no a weźmy jedną drugą. Dwójka przepisana. 1 druga razy 2 to jest 1, minus 3 to jest minus 2. 1 druga razy minus 2 to jest minus 1, plus 3 to jest 2. No i 1 druga razy 2 to jest 1, minus 1 to jest 0. Super, bo o to nam chodziło, żeby tu wyszło 0. Czyli ten nasz wielomian możemy sobie zapisać w postaci. Skoro tu jest 1 druga, to piszemy x minus 1 druga. OK? A ponieważ tutaj jest 2 minus 2 i 2, to to będzie tak. Tu był x do trzeciej, więc teraz zaczynamy od o 1 mniejszej, czyli od x kwadrat. 2x kwadrat minus 2x i plus 2. OK? I to ma być równe 0. Teraz robimy tak. Sprawdźmy tutaj deltę. Delta b kwadrat, czyli 4 minus 4 razy 2 razy 2, czyli 16, czyli delta równa się minus 12, czyli delta jest ujemna, czyli nie ma tu miejsc zerowych, to znaczy, że ta parabola jest cały czas nad osią, ponieważ a jest dodatnie, bo jest dwójka, czyli ramiona ma w górę, tak? I jest, że tak powiem, cały czas nad osią, więc to na pewno jest cały czas dodatnie. A skoro to jest dodatnie, to ja sobie spokojnie mogę to podzielić przez 2x kwadrat minus 2x plus 2. I zostanie nam już tylko i wyłącznie
jedynym jakby pierwiastkiem, rozwiązaniem tego jest x minus 1 druga równa się 0, czyli po dodaniu jednej drugiej oczywiście x równa się 1 druga. Pasowałoby to narysować. Tak? Rysujemy. No to jest prosta. Tu przechodzi nam w jednej drugiej. Jest tak. Jest rosnąca. Wynika z tego, że tu jest pod 8, czyli tu jest wartość ujemna. Oj, coś mi się komp przycina. Tu jest wartość dodatnia, więc tu jest plus. O, i to tak mega się przycina. No dobra, naprawił się. Czyli tu jest co? Tu będzie ekstremum. Ale jakie ekstremum tu będzie? Tu będzie minimum. Jasne? Ponieważ ta funkcja pochodna jest ujemna, więc funkcja sobie najpierw maleje. Tu osiąga minimum, a później sobie rośnie. Pytanie, co to za minimum? Sekunda. Dobra, już jestem. Pytanie, co to za minimum? To zrobimy sobie tak. Cyk, cyk, cyk. Oczywiście podstawimy to sobie do naszej funkcji. Którą gdzieś zmazałem. To już jest pochodna. Którą gdzieś zmazałem. Ale dobra, obejdziemy to inaczej. W takim razie wyszło nam, że ona przyjmuje najmniejszą wartość, kiedy x równa się 1 druga. Ale x to była oczywiście zmienna, która powstała z a. Czyli mówiąc inaczej, skoro x jest równa 1 druga, no to a równa się 1 druga, tak? Jeżeli sobie podstawimy tutaj 1 drugą, to będzie 1 minus 1 druga, czyli oczywiście też 1 druga. Czyli ta nasza, to nasze wyrażenie przyjmuje najmniejszą wartość, jeżeli a równa się 1 druga, no i b też w tym momencie równa się 1 druga. To podstawmy i zobaczmy, ile to będzie. Czyli będzie 8 razy a do potęgi czwartej, czyli 1 druga do potęgi czwartej. To jest oczywiście 1 szesnasta. Dodać 8. Znowu, 1 druga do potęgi czwartej to jest 1 szesnasta. To ma być większe bądź równe od jedynki. Czyli to jest 1 druga plus 1 druga jest większe równe od 1, czyli 1 jest większe równe 1. To jest jak najbardziej ok, tak? Czyli to nasze wyrażenie, bo coś mi tu udowodnili, że to nasze wyrażenie przyjmuje najmniejszą wartość, ta wartość jest równa 1, to znaczy, że całe to wyrażenie faktycznie jest większe bądź równe od jedynki. Tak? Bo to jest najmniejsza wartość, jest, jeżeli a i b równa się 1 druga, no i to wydarzenie faktycznie jest 1. No i tyle, i to jest dowód. No myślę, że to już teraz to już jest jasne. Więc pamiętajcie o tym. Możecie robić tego typu zadania, zwłaszcza z nierównościami, bo jeszcze równania może tam się da jakoś ogarnąć szybciej. Ale takie zadania z nierównościami, jeżeli nie jesteście w stanie na początku znaleźć właśnie jakichś takich wzorów, bo pewnie są jakieś wzory, żeby to sobie fajnie, ładnie tutaj poprzekształcać, skróconego mnożenia, pewnie jakieś drugie potęgi albo coś takiego. No ale ja nie wiem. Zobaczyłem, rozpisałem sobie to w 5 minut, spróbowałem na jeden, drugi, trzeci taki standardowy sposób. Nie zauważyłem, coś nie wyszło, może się pomyliłem, nie wiem. To postanowiłem, a to zróbmy sobie z tego wielomian, tak? I po prostu go policzmy. A policzyć wielomian, policzyć jego pochodną jest banalnie i później sprawdzić, kiedy on jest, jak kiedy, gdzie mam minimum lub maksimum, tak? No to jest raczej proste, zwłaszcza, że jest wykaż, że. To znaczy, że to musi wyjść, tak? Więc na pewno gdzieś tu musi być. Takie rozwiązanie. Tak, wiem, to zadanie pewnie rozwiązuje już 15 minut, ale ja tu dużo gadam. Tak, tak naprawdę tego typu rozwiązanie to jest 5 do 7, 5 do 10 minut, tak, w zależności od zadania. I myślę, że można to też w ten sposób zrobić i na 100% na maturze dadzą Wam komplet punktów za to, żeście policzyli przebieg zmienności wielomianu. Tak, czy też pochodną wielomianu i tyle. Dobra, tyle, bo za dużo gadam. Dzięki wielkie za uwagę, łapki w górę, mile widziane, a ja zmykam do kolejnych zadań, bo jeszcze ich trochę mam z darmowych korków i to chyba też jeszcze z poziomu rozszerzonego. Na razie, cześć!